Dzień dobry, a może jesteś głodny? Witam was bardzo serdecznie, tutaj jak zwykle Kołkos i zaczynamy kolejny odcinek, czwartą Rzeszą Niemiecką. Tutaj te gnoje bez honoru bombardują moje okręty podwodne, na szczęście zabijam im konwoje i dalej pchamy się w głąb Chin. Ja sobie tutaj zrobiłem... To sobie zrobiłem kanapkę. Poleciała, wszystko dołem jak zwykle. Pozdrawiam, Łukasz Kałasz. Normalnie, no, ogień. Dobra, i tutaj, bo ja widzę, że tutaj jakieś floty walczą. 14 flot. Nie, to ja mam tutaj 62. Okręty podwodne. Daj mi tutaj generalika. I robimy normalnie dominację tutaj nad tymi panami. Owie. Robimy tutaj ostrą dominację. Nie ma co się pierdzielić. Słuchaj, weź mi to, kolego, ustaw się może tak. Okej, okay. ja to szanuję naprawdę bardzo głęboko. Tu. Dobra, niech to lata. Kanapka mi poleciała na ziemię. Cała. Dobrze, że mam jeszcze jedną. Poleciała w dół. To już widzę, że sobie zjadłem śniadanie, nie? A czego się nie robi dla moich wspaniałych widzów, powiedział youtuber, który miał milion subów i robi na nich pieniądze. FIFA 2006. O kurczę, World Cup. No to pięknie, grajcie sobie, chłopaki. Ja tu się napierdalam z Chińczykami, wy sobie robicie FIFA. Dobra, nie ma problemu, panowie, easy peasy. Gramy dalej. Nuklearkę zrzucili mi na Berlin, a ci sobie zorganizowali FIFA 2006, no. Fajni, fajni zawodnicy. Zamach w Ugandzie. Znaczy kup, prawda? Wiecie, o co chodzi, nie? Kup to jest ten przewrót, taki a la Majdanek, powiedzmy, nie? Zrobili Majdanek i ludzie wreszcie się zorientowali, że broni się tam nie je, tylko można po prostu z niej strzelać, nie? Dlaczego to jest ustawione na auto? Ale się wkurzyłem teraz. Paciemu ETA jest na auto. Dobra, jedziemy dalej. Chiny już praktycznie na kolankach. Tutaj mogą, wiecie. Czekajcie, pogryzę i przełknę. Jak prawdziwy facet. Mam nadzieję, że wam teraz robię smaka, nie? Bo jem sobie taką kanapeczkę, nie? Mówię wam, wziąłem sobie taki chleb. Tak jest, tak świeży, że normalnie strzela jak chipsy w buzi. Taka jest spieczona, fajnie skórka i tak dalej. O, gdzie ty kurwa idziesz? Jest taki świeżutki, nie? Posmarowałem go leciutko masełkiem. Ja nie lubię masła, ja nie jem masła. Ale jest jeden rodzaj masła, który jem, nie? Nie wiem, jak to powiedzieć. To jest takie jakby bezzapachowe, bezsmakowe masło. No, nie umiem tego wytłumaczyć po prostu. Jak jem, jakbym miał na przykład jeść chleb z margaryną albo coś, i to nie chodzi o to, że jestem wybredny albo jakiś kurwa cięciunio, tylko no po prostu bym się zeżygał, nie? Naprawdę wam to mówię. Już raz próbowałem i spawałem jak kurwa, jak blacharz. Kontynuując, zrobiłem sobie taką kanapeczką, mówię wam, taka, normalnie wiecie, co zrobiłem? Już wam tłumaczę krok po kroku. Posmarowałem ją leciutko masełkiem. Dobra, muszę im dojebać teraz. Poczekajcie chwilę. Słuchajcie tego, nie? Wziąłem sobie chlebek. Posmarowałem go leciutko masełkiem. Położyłem na niego taki kawałek takiej świeżej szynki, nie? Takiej normalnie, wiecie, jak czasami wam przynoszą rodzice. Ze sklepu, nie? Bo ja to sobie musiałem kupić, niestety. Świeżej szynki. Na niego położyłem plasterek takiego sera z dziurami, wiecie, takiego... Jakby wam powiedzieć... Annam. Gdzie, na czym ja mam w ogóle cel? A, na Wietnamie, dobra, pozdro. Już się wystraszyłem, jakiś Annam. Co to kurwa jest, mówię. Na czym ja mam jeszcze cel, ziomek?
Dobra, lecimy z tym. O kurde. Słuchajcie, nie? Bo teraz wypowiadałem wojny, nie mogę się skupić, no. Normalnie mówię wam dym. Normalnie dymy, mówię wam. Chlebek, serek, taki jakby, taki troszeczkę kwaśniutki z tymi dziurkami. Na to położyłem sobie jeszcze plasterek sałaty. Świeżej, takiej opłukanej, ładnie w wodzie. Po prostu, no mówię wam, kurwa, no. Demono. Demono taka kanapka. Kawałek pomidora. I no normalnie, aż się inaczej dzień zaczyna. Mówię wam. Nie to, co wy jecie kanapki z niczym, albo suchy chleb jecie. To nie jest to samo. Ja mam po prostu, wiecie, najlepsze kanapki na świecie robię, nie? Normalnie mówię wam. Taki ogień, normalnie w piekle byś takiego ognia nie rozpalił, jak tą kanapką rozpaliłem. No mówię wam, kurwa, zrobię wam przepis kiedyś, nie? Na tą kanapkę. Bo jest tak ognista po prostu. Ale no smakowało mi, dobrze, pojadłem sobie. Jakbyście się interesowali, no powiem wam, wstałem dzisiaj rano, nie? I byłem głodny, burczało mi w brzuchu. Mówię, kurczę blada, ale bym sobie coś zjadł. Wróciłem tam, skąd wróciłem. I tak sobie, wiecie, myślę, może by coś zjeść? I tak z taką kanapkę strzeliłem, nie? A co wy jedliście w niedzielę na obiad? Usłyszałem, że krucho i w niedzielę tam była tylko wodziona i woda do popicia z kubka. Kurwa, oni też Irakowie... A no tak, Irak, no tak, 2006. Słyszałem, że tylko wodziona była i woda z kubka. Jadłem, a widzicie, chamy. Jadłem, ja mimo, że jestem z Zagłębia, widzicie, jak jestem adaptacyjny do kultur? Mimo, że jestem z Zagłębia, to zjadłem kluski śląskie ze schabowym. Kluski śląskie. Rozumiecie to? Skuchwysyny? Kluski śląskie. Nie no, tak całkiem poważnie, no to... No to taki obiad jadłem, no. U was wodziona, widzicie u mnie dania pierwsza klasa normalnie. Najlepsze na świecie. Dobra, trzeba teraz by im było dowalić. W jaki sposób, powiedz mi, towarzyszu? Nie skapitulowali. Panowie, wy musicie wchodzić głęboko. Wiem, jak to brzmi, wchodzić głęboko, jakbym po prostu był jakimś... jakbym po prostu był jakimś... panem, który lubi dobrą zabawę, okej? Okay? Tak to nazwijmy, żeby nie szkalować, okej? Okay? Mogę tak to nazwać, wiecie, o co mi chodzi? Motherfuckerzy. Ej, co się stało? Dlaczego to masz tylko 30 dywizji przy sobie, ziomek? Mój ziomek. Dobra. To ustawiam. Wy musicie szybko na front. Musimy jeszcze Indiom wypowiedzieć wojnę, żeby doszły do CSTO i żebyśmy mogli 20 dni. Dobra, nie ma problemu. Ty, ziomki. Ty musisz wchodzić tutaj, kumpel. To bez żartów. Musicie atakować na ostro. Green Laser Sight. Nie mogę tego, to jest 800 dni. Kto tego moda robił, naprawdę? Aha, gumy mi brakuje. No to ładna impreza, teraz widzę. Wojaki są lade. Tur plus 117. Dobra, bo chyba z Chin. Chyba to dostałem z Chin. Czyli tutaj jednostki Brazylii są, fajnie. Brazylijczycy wysłali korpusy ekspedycyjne. No jak miło. W ogóle się tego nie spodziewałem. Co do Iranu, to Iran będzie pobić trochę ciężej, bo widzę, że mają więcej dywizji niż te kraje. Znaczy, Chiny stosunkowo łatwo pobiłem, to też jest takie 2 na 10, że tak powiem. Wy musicie już wejść do końca. Wy musicie wejść też już do końca. No, wypalajcie się tutaj na nich, okej, okay, super. I Iran skapituluje, Chiny też muszą tutaj skapitulować. Justification for... O Jezus, po co? Gdzie jest ten kraj? Dobra, Indie. Powiem wam tak, teraz będzie niezły dym, nie? Naprawdę. Dobra, musimy to jakoś tak zrobić. Musimy to jakoś ustawić jednym frontem. Temu by się przydało wypowiedzieć wojnę. Ile do tego? Laos 100 dni. O mój Boże. Dobra, co tu atakuje? Dobra, to ty atakuj bez stopu. Ty masz się nie zatrzymywać. Ty jesteś gdzie? Ty jesteś tu. Musisz zająć to. A tu sobie pogadałem. Ty jesteś tu, to musisz zająć to. O Boże, oni teraz wejdą w środek.
Ajajaj. Chyba mi tu infantry equipment zaczyna brakować, panowie. Ja tu gdzieś miałem dodatkową linię otworzoną tego infantry equipment. Dajcie mi to na full. Teraz się robi nieciekawie, bo za dużo wojen wypowiedziałem naraz. Pewnie i tak ich skopę, no tylko muszę trochę dramaturgii, wiecie, wprowadzić do tego odcinka, żeby nie było tak łatwo, że wszystko wygrywam, nie? Muszę czasami popłakać, że przegrywam, żeby na końcu wygrać. Żebyście pisali, wow, kawał, udało ci się, jak to jest możliwe, nie? I tak dalej. A ja wiem, że wygram i ich zniszczę, tylko, no wiecie, no, trzeba trochę smaczku wprowadzić. Zobaczcie, moje 19 okrętów podwodnych rozkurwiło właśnie pancernik, 8 krążowników, 11 niszczycieli, plus 7 niszczycieli, plus 2 niszczyciele. Zobaczcie, jak to wszystko niszczę szybko. I to jest koniec. Oni nie mają tutaj szans. Nie żartuję. Dobra, panie. Uderz pan w to i to pan unicestwi. Okej, dobra, zrobimy to tak. Wy zaatakujecie Hongkong. Bo tutaj ci panowie też coś do mnie mają i wy zaatakujecie to. Super. Do Indii nie wejdę stąd. Niestety. Ci panowie muszą wchodzić coraz głębiej. Znowu mam siłę polityczną. Chciałbym ją na coś przeznaczyć mądrego, ale naprawdę nie mam na co. Może sobie wejdę... Captain of Industry. Zróbmy to. Bo i tak nie mam nic ciekawszego do wyboru tutaj. Na razie. Na razie muszę unicestwić też Wietnam, Laos i tak dalej, i tak dalej. Wy to możecie ich już tutaj niszczyć. Wy możecie wchodzić coraz dalej. No i o to chodziło właśnie, panowie, o to chodziło. Dobra. Dobra, was mogę przyłączyć do tego pana. I was też. Czyli dostaną ogólnie posiłki, nie? Tu jestem atakowany, nie wiem dlaczego Macau skapitulowało, no tak. Zaraz Hongkong też polegnie, wiecie? Tak całkowicie. Poległo. Dobrze, dziękujemy, do widzenia. Hongkong has capitulated. Dziękuję, do widzenia. Będę musiał zrobić desant na Maroko. Będę potrzebował do tego Marines. Czy mam Marines? Mam. Zduplikuję ten szablon. Usunę wszystkie te piechoty górskie i tak dalej, nie? Bo chcę, żeby Marines też mieli dostęp do tego, nie? Do szpitali polowych. I damy tutaj tak, Marines. Dobra. Damy was jako elitę. I zrobimy tych marinersów, a no nie zrobimy marines, bo jeszcze mam 50 tysięcy na minus zaopatrzenia w broni. Więc raczej tego nie zrobię. Dobra, tutaj się przedzierają, to jest bardzo zły znak. Ech, czym ja mam tą lukę zapełnić? Dobra. Dobra, zapełnijcie to w ten sposób. Jak to nie możecie się przebić? Bierzcie organizację wszyscy. I się przebiją tutaj bez problemu. 67%, okej. Okay. Ja na Laos też robię cel wojenny, więc to będzie kolejny przeciwnik do zgryzienia. I do zabicia tutaj, że tak powiem. Na razie niech atakuje ta armia z terenów Iranu. To jest 41 dobrze wyszkolonych tutaj dywizji. Więc niech oni wchodzą jak najgłębiej. Ci są ustawieni też na jakimś poziomie fajnym. Okej, 80%. Experimental rockets się już zrobiły, super. Róbmy dalej silniki. Róbmy sobie myśliwce odrzutowe i tak dalej, i tak dalej. Bardzo żałuję tego, że nie mam dostępu do broni nuklearnej. To by mi nawet dużo dało tutaj. Bo bym po prostu zbombardował cały Teheran i do widzenia, nie? Okej, okay, czy Iran teraz siądzie i się podda. Wejdźmy tutaj w Bandar Abbas. Zróbmy lepsze tej kompanie i tak dalej, i tak dalej. Dużo fabryk znowu, dużo naprawiania mnie czeka po wojnie.
po całkowitym zakończeniu tutaj tych działań. Chociaż w sumie te dywizje, tak szczerze, to mogę przyłączyć tutaj. No i pięknie, ustawiłem się The Islamic... The Islamic Nations, o kurde. To jest w tej frakcji Egipt i... Aha, o kurcze. No to ciekawie, jak Amerykanie wylądują w Bagdadzie tutaj... No to będzie ostro. Chciałbym, żeby ten Iran po prostu skapitulował. Ale tutaj mam jeszcze Republikę Pakistanu, której też muszę wypowiedzieć w kolejną wojnę. Ech, kurde, ile tych wojen po prostu. Wojna za wojną, lecimy normalnie. A teraz bym mógł ich zaatakować, prawda? Tak sądzę. Okej, super. I teraz mógłbym ciebie wysłać na wojnę. Leć. Odbijajcie nasze chińskie terytoria. India się tego nie spodziewa. Całkowicie India się nie spodziewa ataku z tej strony. Indie, jaka India? Powiedziałem India jako osoba. Normalnie Indie się nie spodziewają ataku z tej strony. India się nie spodziewa ataku. Boże, co ja gadam już. Chyba wystarczy tego nagrywania. Dobra, wejdźcie do coraz tutaj, no już nie będę mówił głębiej, po prostu zaatakujcie tutaj. Aha, czyli oni tutaj polegną. Rozumiem, dobra. I te dwie dywizje tutaj brazylijskie nie wytrzymają. Znaczy brazylijskie, no irańskie niby, ale brazylijskie flagi mają. Tam było widać, prawda? Super, jak tutaj idzie w ogóle batalia na tym morzu? Wy się cały czas napierdzielacie? O Jezus Maria, ale wojna. Islamic Republic of Iran has capitulated. Rozumiem, dzień dobry. Dzień dobry, dziękuję. A może dobry wieczór, w zależności kiedy to oglądasz i dajesz mi łapkę w górę, Benz. Ech. Dobra, Iran jest praktycznie do dobicia. Już na strzała. Okej. Dobra, i wy będziecie atakować aż tutaj. Laos, kurcze blade. Jeszcze ten Laos mi tutaj był potrzebny, naprawdę. Muszę poczekać z tym Laosem, aż te dywizje dobiją po prostu Wietnam. I wtedy rozstawię tę dywizję na Laos i też zaatakuję z tej strony. Bo w innym bądź układzie nie ma to żadnego sensu. Okej, okay, Wietnam skapitulował. Wszystkie te dywizje muszą dobić tutaj, tą resztkę. Wojska Wietnamu. No, cuchy, dawaj, dawaj, świetnie. Dobra, ustaw się ziomek na Laos. Ale nie na cały ten front, tylko na front tutaj Laos. Okej, okay, dziękuję. 22 dywizje. Znaczy, przepraszam, to jest tylko 10? No to nie fajnie. Kurde, tutaj to się nawet przebić w tym nie mogę, nie? Chociaż coś tutaj jest zbijane już. Zaraz wypowiem temu Laosowi wojnę. I tyle z tego będzie, tylko że ten Laos ma troszeczkę dywizji, więc za ile będę miał cel na tym? No za 60 dni, czyli ten Iran tak szybko nie zostanie jeszcze zajęty, w tym jest problem. Dobra, wypowiedzmy wojnę Laosowi, ale nie idźmy na taką wojnę totalną. W sumie już poszliśmy, ale... Okej. Okay. Co ja mogę zrobić? Mogę zrobić na pewno coś takiego, przegrupować tutaj siły. Okej. Okay. Te 40 dywizji mogę ustawić na tym froncie. Kurwa mać, naprawdę? Ja pierdzielę, co ja tutaj narobiłem? Teraz mi się dwie włócznie zrobiły, no pięknie. Oj, oj, oj. No to będzie dosyć ciężka, mozolna wojna, dopóki nie pobije tego Pakistanu.
Tutaj nawet oni mogą, mają szansę mnie zająć. Bo mają dosyć dużo dywizji. Troszeczkę zlekceważyłem przeciwnika w tej kampanii. Tego co widzę. Niepotrzebnie też trzymam 60 dywizji na granicy z NATO, no ale to chyba jest tylko po to, żeby pokazać im siłę. I to wszystko. To jest taki typowy pokaz siły, nie? Tutaj ciągle trwa wojna, wiecie o co? Aha, oni się zbugowały te okręty, zobaczcie. Bo wybiłem im taką flotę, że oni nie są w stanie nic zrobić. Dobra, wiem co zrobię. Muszę się wycofać? No nie wiem, zobaczymy. Mam nadzieję, że mi gry nie zacznie wywalać, bo wtedy to było już naprawdę trochę lipne. Chief of the Navy. Dobra, Befilen Befilenem, ale tu jest trochę lipa. Okej, teraz to się wszystko powinno ruszyć. Dobra, to zostało unicestwione. Tutaj mi wychodzą nawet, patrzcie. Jak możecie to robić? Okej, ty panie, 24 dywizje twoje niech atakują. I tyle. Tu bym się chciał z wami panowie pożegnać, naprawdę, jakby wam to powiedzieć, muszę sobie trochę zrobić przerwę, bo nagrałem już parę gierek, parę odcinków, nie mam już teraz ochoty nawet. To było chyba na tyle. Żegnam się z wami, bardzo wam dziękuję za uwagę i widzimy się w przyszłych materiałach. Hej!